Proszę zarejestrować się. Proszę zarejestrować się. Proszę zarejestrować się. Samuel Tomasz Bradley, 1783.965.281-6A. Suma wskaźników inteligencji oraz jakości spermy 240. Bez adresu, zatrudniony w Centralnej Bibliotece jako lektor nagrywający książki na taśmę. Twój podpis dźwiękowy nie odpowiada podpisowi zarejestrowanemu w centrali. Jestem odrobinę przeziębiony. Proszę potwierdzić tożsamość za pomocą dożywotniej karty tożsamości. Proszę wsunąć kartę w otwór przy drzwiach. Dziękuję. A więc witamy w międzynarodowej komórce usługowej. Proszę się rozgościć. Jednocześnie przypominamy uprzejmie, że nikt nie może zajmować tej samej komórki usługowej przez okres dłuższy niż 24 godziny. Po upływie tego czasu zadzwoni dzwonek zostawiający ci 5 minut na wyjście, a następnie zostanie włączony automatyczny system oczyszczania, który wyjałowi komórkę usługową dla następnego użytkownika. Proszę wyregulować głośnik tak, by nie przeszkadzać użytkownikom sąsiednich komórek usługowych. Komórka usługowa jest do twojej dyspozycji. Proszę popatrzeć na tablicę komputera. Jest tam rejestr wszystkich usług, jakimi dysponujemy. Wystarczy wcisnąć odpowiedni guzik. Zwracamy uwagę, że usługi oznaczone są symbolami lub też napisami dla starszych ludzi, którzy jeszcze umieją czytać. Aby nam umożliwić zaprogramowanie ci właściwych usług, które cię w pełni zadowolą, prosimy o oznaczenie na tablicy rozdzielczej wieku i płci, jak również określenie hetero czy homoseksualista. Temperaturę w pokoju można wyregulować stosownie do życzenia, nastawiając odpowiednią gałkę na głównej tablicy rozdzielczej. Ale te wentylatory nie działają. Tu nie ma czym oddychać. I telewizja zepsuta. W tej komórce, którą miałem zeszłego wieczora, też była zepsuta. Pozwalamy sobie przypomnieć uprzejmie o oferowanej ci możliwości samolikwidacji przed upływem ustawowego wieku 60 lat. Jeżeli decydujesz się na przedterminową samolikwidację, naciśnij zielony guziczek, aby otrzymać instrukcję. Chcę umyć ręce. A więc ten guzik... No, jest przynajmniej umywalka. Przynajmniej to działa. Osobnicy, których suma wskaźników inteligencji oraz jakości spermy waha się pomiędzy 250 i 300, proszeni są o pozostawienie tygodniowego kontyngentu spermy przed uruchomieniem systemu samolikwidacji. Ci, których SWIOJS wynosi ponad 300, nie mogą korzystać z dobrodziejstwa przedterminowej samolikwidacji. Masz w sklepie nieuregulowany rachunek na $69.52. Kłamstwo! Nieprawda! Wysyłałem wam już w tej sprawie nie wiem ile taśm. Prosimy nie podnosić głosu. Wywołuje to zaburzenia w mechanizmie mózgu elektronowego komórki usługowej. Czy komputer nie bierze pod uwagę żadnej taśmy, jaką mu się posyła? Chcę się czegoś napić. Bo to moja karta trunków. Wykorzystałeś już swój kontyngent trunków na ten tydzień. Trunki i narkotyki są bez ograniczeń dla osób, które wybierają przedterminową samolikwidację. Jeśli się na nią decydujesz, naciśnij zielony guziczek, aby usłyszeć dalsze informacje. Dajcie mi spokój, chcę spać. Nasze rejestry wykazują, że w tym tygodniu nie złożyłeś swojego kontyngentu spermy, jak się tego wymaga od wszystkich mężczyzn o wskaźniku powyżej 200.
Nie mogę już tego robić. Nie jestem zwierzę. Chcę pomówić z kimś z kierownictwa. Prosimy nie podnosić głosu. Wywołuje to zakłócenia w mechanizmie mózgu elektronowego komórki usługowej. Wszyscy lekarze w poradni centralnej są zajęci. Prosimy albo o powtórzenie wezwania, albo zarejestrowanie swoich dolegliwości na taśmie po usłyszeniu sygnału. Doradcy zajmą się nimi przy najbliższej sposobności. Lekarze omówią twoje dolegliwości, jak tylko będą wolni. Tymczasem włączamy w twojej komórce taśmy. Para małżeńska minus jedno. Pozwalamy sobie przypomnieć, że taśmy te są do nabycia w magazynie. Nasz wybór na dzisiaj to: mąż wraca do domu, wigilia, pora spać i cocktail party. Ty tobie, kochanie? Jak ci tam dzisiaj szło? Ha, kolacja zaraz będzie gotowa. Taki śliczny był dzień, prawda? A, był ten mechanik, co miał zreperować telewizor i powiedział, że już nic się nie da zrobić. Będziemy musieli kupić nowy aparat. Lepiej przygotuj sobie drinka albo zapal papierosa, bo mam ci jeszcze dużo do opowiedzenia. A, nic znowu takiego. Oprzyj wysoko nogi i pij powoli. Przyjdę do ciebie za chwilę. Dajcie mi drinka. Idę napić się z tobą, kochanie. Wykorzystałeś już swój kontyngent trunków na ten tydzień. W tej cholernej dziurze tylko to jedno działa. Mam tego dosyć. Proszę zarejestrować się. Proszę zarejestrować się. Proszę zarejestrować się. Samuel Tomasz Bradley 1765.965.261-6ASWIOJS240. Bez adresu zatrudniony w Centralnej Bibliotece jako lektor nagrywający książki na taśmę. I przychodziłem lekkie zaziębienie, ponieważ zmarzłem na kość w komórce usługowej, w której spałem zeszłej nocy. Twój podpis dźwiękowy nie odpowiada podpisowi. Już dobrze, dobrze. Oto moja karta tożsamości. Witamy w międzynarodowej komórce usługowej. Przekazujemy z taśmy informacje centrali doradczej. Problem, który z nami konsultowałeś, należy do bardzo częstych schorzeń. Chcąc usprawnić naszą pracę, odpowiadamy na twoje pytanie niniejszą taśmą. Doradcy zalecają, abyś nabył ostatnią taśmę doktora Richarda Morrisona pod tytułem Nowe metody autoerotyzmu. Życzymy zdrowia. Dziękuję, niżenie, głupi sukinsynu. Taka jest twoja odpowiedź na wszystko. Nowe metody, podejścia do podajemy metody. Kolację. Podajemy kolację. Podajemy kolację. Oszalej. Pasztecik zdrobił. Pasztecik z cielęciną. Pasztecik rybny. A co się stało z pasztecikiem z wołowiną? Pasztecik zdrobił. Pasztecik z cielęciną. Pasztecik rybny. Twoje analizy wykazują wysoki procent cholesterolu. Wyłączono wołowinę z twojej diety aż do odwołania. Pasztecik zdrobił, pasztecik. Ochyda, sterylna. Och, Florencjo, Florencjo. Mam tu twój slajd. Oto jesteś. Widzę cię. Witaj, kochani. O Boże. Jak ja za tobą tęsknię. Koszmar. Mówiłaś, że tak będzie. Wiem, że nie daliby nam zostać razem. Nikt już teraz nie jest razem. Ale gdybym chociaż wiedział, że gdzieś jesteś, żyjesz,
że może siedzę w komórce, w której ty byłaś wczoraj wieczorem. Mimo tych wszystkich sterylizowań znajduję jeszcze czasami jakąś spinkę do włosów. Wiesz, że przedstawiciel związków zawodowych złapał mnie dzisiaj przy pracy. Nie wolno mi było. Już odpracowałem w tym tygodniu ten jedyny dzień. A teraz nie dadzą mi pracować przez 3 miesiące. A pieniądze? Oczywista dostaję. To zagwarantowane. Ale żeby nie móc pracować. Nawet przez ten jeden nędzny dzień. Nasze taśmy zdarłem już prawie ze szczętę. Ale to wciąż jeszcze pomaga. Mam je tutaj. Witaj, kochany. Już jesteś? Tak, jestem. A kupiłeś coś na obiad? Tak. Wiedziałem, że dzisiaj później wrócisz. Jak się czujesz? Nie znoszę, jak mnie przetrzymują w biurze. Wynoś się z kuchni. Nie chcę cię tutaj. A mnie to dobrze. Ja lubię gotować. Ale mnie niedobrze. Tyję po twojej kuchni. Nic, tylko sosy ze śmietaną. A, nie, przepraszam. Sama mnie nauczyłaś przyrządzać sosy ze śmietaną. No cóż, zrobiłam błąd. Teraz zmykaj stąd. Będę szykowała kolację. Słuchaj, a może by ta kolacja poczekała, co? Nie masz apetytu? Mam, ale... jesteś nieznośny. Przecież to lubisz? Lubisz to? No, nie udawaj. Dość, dość! Nie wytrzymam tego dłużej. Nie wytrzymam! Zielony guzik. Zielony guzik samolikwidacji. Wybierając przedterminową samolikwidację, podjąłeś najważniejszą decyzję w życiu. Nie martw się, Florencjo. Ja tego nie zrobię. Tylko czasem świadomość, że jest taka możliwość, pomaga mi przetrwać jakiś szczególnie trudny wieczór. Że gdybym chciał, to mógłbym to zrobić. Prosimy słuchać uważnie. Informujemy o warunkach oraz podajemy instrukcje. Szereg przycisków oznacza kolejne etapy postępowania. Możesz zmienić zdanie na każdym z nich, z wyjątkiem ostatniego. Etap pierwszy. Złóż wszystkie cenne przedmioty, które chcesz zostawić w archiwach centrali wraz z nagraną dyspozycją. Etap drugi. Krótka możliwość uwiecznienia swoich uczuć. Etap trzeci. Od tego momentu twoja decyzja jest nieodwołalna. Otrzymasz tabletkę i szklankę wody. Potem położysz się na leżance i to wszystko. Prosimy, abyś to, czego nie przekażesz do archiwów, zabrał ze sobą na leżankę, ponieważ musisz zostawić komórkę usługową czystą i uprzątniętą dla następnego użytkownika. Czasem zastanawiam się, jak też udało ci się tego dokonać, Florencjo. A więc pierwszy guzik. Przejrzyj wszystko, co masz przy sobie cennego. To, co chcesz przekazać do archiwów, złóż w schowku, który się za chwilę otworzy. Drugi guzik. Ostatnie słowa, jeśli chcesz je utrwalić. Po sygnale dźwiękowym możesz mówić przez około 3 minuty. Następny guzik. Ostrzegamy. Po naciśnięciu trzeciego guzika reszta nastąpi nieodwołalnie i automatycznie. Ta chwila zawsze mnie podnieca, Florencjo. To jedyna chwila w ciągu dnia, kiedy naprawdę czuję, że żyję. Nie. Nacisnę go jeszcze. Halo? Moje nazwisko Samuel Tomasz Bradley. Numer mojej karty kredytowej w waszym przedsiębiorstwie. 668-4.
Korzystałem z waszych usług w innych miastach i chciałbym wiedzieć... Wiem. To bardzo krótki termin. Ale czy mógłbym dziś skorzystać z waszych usług? Ale ja jestem u kresu wytrzymałości. No więc jestem bardziej u kresu niż wszyscy inni. Myślę. Tylko na trochę, nie na długo. Do 10? Doskonale. No cóż, to chyba nie będą wielkie wymagania. Mam 52 lata. Chciałbym, żeby ona miała mniej więcej 24, 25. No więc w takim wieku, w jakim pani ma, no, wszystko jedno. No. Włosy jasne. Średniego wzrostu. Średniego. Dwoje dzieci. Jeśli pani da radę. Kilkunastoletnie. Chłopiec i dziewczynka, jeśli to jest możliwe. Pieczone kurczęta z sałatką. A jeszcze chciałbym, żeby była kuchnia, jeśli to jest do zrobienia. I gdyby umieli trochę grać w karty. Nie, to pewno niekonieczne, ale gdyby było możliwe, bardzo bym prosił. Bardzo. Czy pan mówił, że chce psa? Jeśli to możliwe. Mamy dwa psy, ale zdaje się, że są dzisiaj zajęte w innych rodzinach. Wie pan, otworzyłam ten zakład jeszcze przed systemem, jako zakład usługowy pies na godziny. Zauważyłam, że dużo ludzi chce mieć psa tylko na weekend. Nie chcą stałego kłopotu, więc założyłam hodowlę psów i wynajmowałam psy na godziny. A potem, jak przyszedł system i małżeństwo i dom poszły na śmietnik, zobaczyłam, że ludzie czasem tęsknią za rodziną na jeden wieczór, czy na jakąś specjalną okazję. A więc założyłam rodzinę na godziny. Nieraz mi już to uratowało życie. Coraz trudniej szkolić personel, nauczać pracowników, jak wyglądała rodzina. Wszystkie stare taśmy z serialami o rodzinie są prawie w strzępach. No przecież sam pan wie, jak to teraz. Seks zakazany. Oczywiście, tak. Pan, zdaje się, chciał zamówić Dzień Ojca, co? Tak. Mamy dużo dzisiaj klientów. Tu idzie Boże Narodzenie, tam Święto Dziękczynienia, na górze ślub córki, a pan Dzień Ojca. Tak. Tak. Trochę egoistyczny wybór, ale ja to lubię. Pewno większość kobiet prosi o Dzień Matki, prawda? Nie. Nigdy jeszcze nie miałam klientki kobiety. Kobiety jakoś nie tęsknią za rodziną. Proszę powiedzieć, ile lat miała pańska żona? Około 25. Przed wielu laty zdecydowała się na przedterminową samolikwidację. No, mamy tylko... jedną kobietę mniej więcej w takim wieku, ale to będzie pańska córka. Chciałby pan na żonę taką około 40 lat? A dlaczego tamta nie mogłaby być moją żoną? Uwielbia być córką, jest bardzo dobra. Niech pan nie zwraca uwagi na to, że jest w ciąży. Nie mogłaby być moją żoną? To byłoby cudownie mieć żonę w ciąży. Czuć, jak dziecko kopie. W którym miesiącu? Wszystko ustalone. Aha, pan zdaje się mówił o kurczakach. Aha, tak. Już czuję, jak pachną, sama rozkosz. I chciał pan, żeby była kuchnia? Tak. Będzie pan musiał wyjść o 10, bo o 11 przychodzi klient, który chce mieć rozbew i kuchnię jak pudełeczko. Oczywiście wyjdę o 10. Muszę pana ostrzec, że od czasu do czasu miewamy naloty. Naloty? Kapitan jest opłacany przeze mnie. Pozwala mu przychodzić raz w tygodniu darmo, żeby sobie pośpiewał stare piosenki przy fortepianie w gronie największej rodziny, jaką dam radę zebrać. Albo pozwala mu się bawić kolejkami na strychu z jednym z chłopców. Ale jak tu wpadnie któryś z tych młodych szczeniaków z brygady, to mamy kłopoty. Jeśli pan usłyszy dzwonek alarmowy, niech pan ściąga spodnie i dobieracie do swojej żony. To się często zdarza?
Nie, ale gdyby tak przyłapali pana z rodziną, jak sobie tylko siedzicie, jecie i gracie w karty, to wlepiliby nam taką karę, że długo byśmy się nie pozbierali. W większości innych takich zakładów pozwalają na odrobinę, no, takiej serdeczności. O co chodzi? Pozwalają objąć żonę, jak mi przyjdzie ochota dotknąć ją, by pocałować. No. No. Tak serdecznie. No. Dobrze. Ale niech pan uważa. Ci ludzie nie bardzo wiedzą, co robić z taką serdecznością. Wielu z nich nawet nie wie, co to jest pocałunek. Będę uważał. Co pan będzie pił? O, mój Boże, nareszcie. Podwójne martini z odrobiną cytryny. I proszę pamiętać, że nasz personel nie prowadzi dyskusji na temat wojny, bombardowań, zatrucia środowiska, przyrostu naturalnego, nędzy, rasizmu, podatków, ani systemu. Tak, tak. I nie będzie się wdawał pan w żadne rozważania, czy to, co mieliśmy przed systemem, to była wolność czy chaos. Czy mógłbym wysłuchać przeglądu wiadomości o 7? Wszystkie taśmy już dawno zużyte. A może gazeta? Zostało nam tylko jedna i jest w fatalnym stanie. No już dosyć żądań, bo nie zdążymy pożegnać się z panem na czas. Witaj, tatusiu. Wcześniej wróciłeś do domu? Tak, no, no chyba wcześniej. To ładnie. Lubię, jak mój tatuś wcześniej wraca do domu. Żałuję, że nie byłam przy drzwiach, żeby ci powiedzieć dzień dobry. O co chodzi? Dlaczego tak się we mnie wpatrujesz? O nic. Bardzo jesteś śliczna, kochanie. Zawsze staram się ładnie wyglądać, jak mój tatuś wraca. Twoje martini, proszę. Mam nadzieję, że będzie ci smakowało. O, na pewno będzie mi smakowało. A wczoraj zrobiłam chyba za wytrawne. Spróbuj, czy dzisiaj mi się udało. Ty zawsze trafisz. Chodź. Chodź. Pocałuję cię. Nie bój się. To dozwolone, mam zgodę. No, nie mówiła ci. Pozwól, powieszę twoją marynarkę, tatusiu. Jak ci tam dzisiaj szło? Proszę, oto twoja bonżurka i ranne pantofle. Dziękuję. No i prawdę mówiąc, miałem dzień okropny. Ruchome chodniki nawaliły, a jednoszynowiec stanął akurat w godzinie szczytu. Och, co za pech. Tak. Biedny tatuś. Pozwól, że zdejmę ci buty. O, i przedstawiciel związków zawodowych złapał mnie dzisiaj przy robocie. To nie był mój dzień pracy, ale poszedłem do biblioteki, wziąłem tę książkę, którą teraz nagrywam na taśmie, zaszyłem się między regałami, a jednak mnie złapał, widzisz. Nie powinni tak robić z moim tatuśkiem. Przywiozłeś mi coś z podróży? Tak, tam na stole. Jakie śliczne. Otworzę później, u siebie. Zawsze o nas pamiętasz. Jesteś najlepszym ojcem na świecie. A czemu nie usiądziesz koło tatusia? No, ile masz lat? Tatusiu, przecież wiesz, ile mam lat. Aha, oczywiście, oczywiście, tak. Jak ci idzie w szkole? Jestem pierwszą uczennicą w klasie. To dobrze. A nie chciałabyś się mnie w czymś poradzić? Nie. Na pewno? Na pewno. Aha, tak, no, rozumiem. No, dobrze, dobrze, dobrze. W zeszłym tygodniu brałam udział w takim widowisku. Śpiewałam z jeszcze jedną dziewczynką piosenkę. To ładnie. Może ci ją zaśpiewać? Tak, bardzo proszę. Cicha noc, święta noc, pokój niesie
czuba cała uśmiechnięta nad dzieciątka snem, nad dzieciątka snem. Bardzo ładnie, kochanie. Bardzo ładnie. No, chodź tu i usiądź. Dlaczego wciąż wpatrujesz się w mój brzuch? Jak to miło, że będziesz miała dziecko. W którym jesteś miesiącu? Nie powinieneś wdzierać się w moje prywatne życie. To zabronione. Ale to może być moje dziecko. Wiesz, ja mam SWI, OJS 240 i co tydzień muszę... No wiesz, no... Nie mówmy o tym! Miałem kiedyś dziecko. Własne dziecko. Takie, które począłem i wychowałem. Aż do 5. roku życia. To było właśnie w okresie wielkiej zmiany, kiedy wchodził w życie system. A kiedy mały miał 5 lat, przyszli, żeby go sklasyfikować, musiał przejść egzamin kwalifikacyjny. I nie zdał. Więc go zabrali. Wiesz, że wszystko mamy w ograniczonych ilościach. Przestrzeń, żywność, powietrze. Dzisiaj rzecz jasna, kobieta nie ogląda swojego dziecka. Ale wtedy myśmy je mieli. To było straszne. I niedługo potem Florencja... Nie martw się teraz, tatusiu. Dzisiaj Wigilia. Dzień Ojca, moja kochana. Dzień Ojca. Witaj, Ojcze. Wesołych świąt. Dzień Ojca. Jak ci tam dzisiaj szło, tatusiu? Ja już o to pytałam. Co się stało? Tatusiu, tak mi się przyglądasz? Czy ty niczego nie zauważasz? Czy ty w nas niczego nie zauważasz? Córko! Na co miałabym widzieć? Nie widzisz ogromnego podobieństwa? No przecież to jest twój syn. Tak, ale myślę, że to naprawdę mój syn. No tak, oczywiście. Chcesz jeszcze drinka, tato? Czy ty pochodzisz stąd? Z tych okolic? Tato! Przepisy! Ale ja byłem kubek w kubek jak on! Panie Baldwin! Proszę tu przyjść! Chłopcze! Synu! Ależ tatusiu, spokojnie! Proszę pana! Przecież pan zna przepisy! Tak. Mówiła pani, że mogę okazać trochę serdeczności. Tak, wiem, ale we właściwych granicach. Ja myślę, że to naprawdę mój syn. Tyle kobiet rodziło moje dzieci. To jest owszem częsta reakcja u mężczyzn w pańskim wieku. Niech pan się dalej dobrze bawi i wyobraża sobie, co tylko chce. Oto pańska żona wraca. Sam, jak ci dzisiaj szło? Prawdę mówiąc, miałem okropny dzień. Nie mówmy. Kolacja będzie gotowa za chwileczkę. Głodny jestem jak wilk. No ale w tej chwili potrzebna mi jest pomoc silnego mężczyzny. Trzeba otworzyć ten słoik. A, tak, daj. Proszę bardzo, proszę. Co my byśmy bez ciebie zrobili? A kiedy cię nie ma w domu, nikt nie może sobie z niczym poradzić. 10 razy dziennie chodzę do ciebie po pomoc. Ach, po prostu dom nie może się obyć bez mężczyzny. Nagadałeś się już z dzieciakami? Siedzą w domu jak cię nie ma i tylko czekają twojego powrotu, żeby się ciebie poradzić w różnych sprawach. O! Sam! Popatrz tylko. Guzik ci się obrywa przy marynarce. Córeczko! Przyszyj guzik tatusiowi. W tej chwili, mamo. Nie zauważyłem. O, masz też, widzę, plamkę. Tu na klatę. Boże wielki, wcale nie dbasz o siebie. To wszystko jest cudowne. Pozwól, żebym ci pomógł. Proszę. Dobrze. Z
Skończ nakrywać do stołu. O, tak, kiedyś bardzo dobrze to robię, tylko zawsze zapominałem o serwetkach. To pamiętaj, noże po prawej stronie. Mój Boże, za długo cię nie było w domu. Dobrze, tak. Proszę. Synu, tam leży prezent dla ciebie, ta paczka. Przywiozłem ci. Czy ta? Co? Ta? Nie. Tamta. Dziękuję bardzo. Otworzę później w moim pokoju. A teraz coś dla ciebie. Och, dziękuję. Jak to miło, że się o mnie pamięta. Masę czasu straciłem, żeby znaleźć coś odpowiedniego dla ciebie. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Na pewno, wiem z góry. Otworzę później. Zdaje się, że został jeszcze jeden prezent. Dla mnie? No oczywiście. O, jest i karteczka. Najlepszemu tatusiowi na świecie. Jak ładnie. A cóż to takiego może być? Nie krawat. Nie butelka. Cygara? Zobaczymy. Otworzysz później. Zaraz siadamy do kolacji. Tato, czy mogę dzisiaj wziąć bus? Przecież wczoraj brałeś. Ale tylko na godzinę. Ale brałeś, a ja nigdy nie dostaję wozu. Nigdy. Nigdy. I zawsze muszę kupować benzynę za własne pieniądze. Ty kupujesz benzynę, pęknę ze śmiechu. Dzieci. Nie. Niech się kłócą. To cudowne. Całe moje kieszonkowe idzie na benzynę. Zostawiasz bak pusty bez kropli benzyny. Musisz chyba wpychać samochód do garażu. Dosyć już tego. Tak do stołu. Córeczko, pomóż mi podawać. Och, jakie to wspaniałe. Uważaj. Nie obejmuj mnie teraz, rozleję wszystkie. Tak strasznie mi się podoba ten, właśnie cały ten rozgarniarz. Pozwól podsunę cię. Ty siadaj, ja muszę co chwilę wstawać. Siadaj. Przynajmniej kiedy będę mówił modlitwę. Dzięki ci, Panie Boże, za te dary, które za chwilę spożywać będziemy. Dzięki ci za twoją szczodrobliwość. Dzięki ci za... zwłaszcza za piękno tej rodziny. Za jej ciepło. I miłość. Amen. Chciałbym, żeby tu był z nami mój ojciec. Czy mógłbym mieć ojca? Leć i sprawdź, czy da się załatwić ojca. Synu! Chcę, żeby mnie widział. Z moją rodziną. Chcę, żeby siedział przy moim stole i jadł mój chleb. Ojca? Za ojca $10 ekstra. Nieważne! Sprowadzić ojca! No właśnie, kończy tu obok. I na litość boską, niech pan nie mówi nikomu z zewnątrz, że trzymamy tu człowieka po 60. Wejdź. Ojcze, wejdź. Chcę, żebyś usiadł przy stole, tak. Żebyś był z moją rodziną. A to jest mój syn, ojcze. Tak. To jest mój syn? Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, jaka to rzadkość dla ojca spotkać i poznać swojego syna. Spójrz na nas. Jak dwie krople wody. Ależ tak. Widzisz to? Widzisz? On to widzi. Widzi. Dajże pokój. Siadaj. No jedz, córeczko, jeszcze jeden talerz dla ojca. Ojcze, popatrz. Te same oczy, usta, ten sam nos i budowa. Puść mnie, daj mi nareszcie spokój! Słuchaj, poczekaj!
Tyle miałem do powiedzenia. Uciekł. Wróci. Ojcze, zauważyłeś podobieństwo między nami? Tak, tak. Tyle mu mogłem powiedzieć. No już dosyć. Jedz. Jedz. Bardzo mi przykro, jeżeli... Bardzo przykro. Jak temu chłopcu na imię? Przesunij swój talerz sam. Zajmij się teraz jedzeniem, no. Czy jesteś pewna, że on wróci? Ależ tak, oczywiście. Tak. Jak ci idzie, tatusiu? No, tak sobie. Jak ci się podoba moja rodzina? Bardzo miła. Masz cygaro, ojcze? Czy mogę cię poczęstować cygarem? Pamiętasz, ojcze, jak mi dałeś pierwsze cygaro, kiedy miałem 10 lat? Myślałeś, że mnie to odstraszy od palenia. A ja siedziałem spokojnie, a potem w bibliotece wypaliłem je do samego końca. Córka jest trochę podobna do Florencji. Prawda? Florencja opuściła mnie jeszcze na początku systemu, wiesz, ojcze, tak? Żono, nie jest ci przykro, że mówię o mojej pierwszej żonie, a to było tak dawno przed tobą, to nie ma powodu do zazdrości, tak? Chciałbym wam puścić taśmę z moją żoną i ze mną. Jedz kolację sam, przecież nic nie wziąłeś do ust. Jest, redaguję nagranie taśmy z naszym małżeństwem. Każde nagranie tego wymaga. Mieliśmy w domu jako jedni z pierwszych centralny system nagrywania. Nie! Nie, muszę stanowczo zaprotestować. Możesz jej słuchać poza domem, w podróży, ale teraz jesteśmy w domu. No jedz. No porozmawiaj z nami. Tak, tak, dobrze, tak. Podobało mi się to twoje cygaro, ojcze. Pamiętasz? Zawsze paliłeś cygaro w bibliotece. Po niedzielnej kolacji. Rozsiadałeś się wygodnie i zaczynałeś palić. A potem... No, a teraz zjemy coś niecoś. Napijemy się wina. To wszystko takie miłe. Ten bałagan, ten zamęt, te zapachy, te miłe kobiece zapachy. Nie wiem. Nie wiem, co to będzie. Najpierw zabrać mi pracę. Z wyjątkiem jednego dnia w tygodniu. Potem rodzinę. Zawsze nie cierpiałem wyrzucać śmieci i nie znosiłem strzyżenia trawników. Pozwól, żebym ci pomógł zmywać, dobrze? Później, jeżeli starczy nam czasu. Tak. Rzeczywiście tak. Słuchaj, czy nie rzuciłabyś tego i nie wyszłabyś za mnie za mąż? Ale przecież myśmy się już pobrali. Nie, ja mówię o prawdziwym małżeństwie. Kończone. Koniec. $10 dopłaty za ojca i dolar za cygaro. Tak, tak, oczywiście. Był bardzo dobry. Wie pani, chciałbym się czegoś dowiedzieć o tym chłopcu. Ja chciałbym... O! Boże, Boże! Ściągaj pan spodnie! Szybko! Ściągaj pan spodnie! Tak. Policja! Co to powiedziałam? Ach, Boże, to tylko pan. No, mówiłam im setki bardzo razy, żeby nie włączali dzwonka, jeśli to pan. Bardzo mi przykro, że przeszkodziłem. Ściągaj pan spodnie, to tylko kapitan. Panie kapitanie, przecież dziś nie pana wieczór. Tak, ale mam wyjazd na sobotę. Cały personel zajęty. Nikogo teraz nie zdobędę do śpiewania z panem przy fortepianie. To może kolejki na górze? Mamy dzisiaj huk roboty. Tego klienta jeszcze jakoś upchałam, ale za pół godziny mam podać kolację z rozbefem. A ten chłopiec, co zawsze bawi się ze mną kolejkami? Wyszedł. Mój syn? Ten chłopiec to był mój syn. Milcz pan. Wezmę jakiegoś chłopca z innej rodziny. Ale to był mój syn. Jesteśmy podobni jak dwie krople wody. Mamy zupełnie ten sam sposób mówienia.
Panie kapitanie, nie mam teraz czasu na taką gadaninę. Niech pan idzie na strych, a ja zobaczę, kogo mi się uda panu przysłać. Chcę mojego syna! Ładnieś mnie pan urządził. Ale czy ten chłopiec odszedł? Tak. Chciałem mu coś dać. Ekstra. Jeśli tu przyjdę jutro wieczór, chciałem mu coś dać. Ten chłopiec odszedł na dobre. A pana już więcej nie przyjmą w żadnym z naszych zakładów. Ach nie, proszę. Poszłam dla pana na ustępstwa. Pozwoliłam na dotyk i uścisk. Ale pan przekroczył wszelkie granice. Bardzo jest trudno wyszkolić nasz personel. I nie mogę dopuścić do tego, żeby moi pracownicy byli narażeni na podobne przykrości. Ale ja proszę. Ja tak proszę. Nie mógłbym żyć bez tego. Raz w tygodniu. I bez moich taśm z małżeństwa. To był mój najlepszy syn. Słyszał pan, co mówił kapitan. On chce tego chłopca. Jeśli nie będzie mógł się z nim bawić kolejkami na strychu, to będziemy mieli nalot za nalotem na zakład. A wszystko przez pana. Proszę się wynosić. Przepraszam. Niech mi pani pozwoli. Niech pani. Proszę pani. Macie tyle zamówień. Przydałby wam się jeszcze jeden ojciec. Mógłbym być bardzo dobrym ojcem. Mówiłem pani, miałem dziecko. Moje własne dziecko. Zielony guzik. Przejrzyj wszystko, co masz przy sobie cennego. To, co chcesz przekazać do archiwów, złóż w schowku, który się za chwilę otworzy. Moje taśmy, slajd z podobizną Florencji, wszystko. Moja taśma dla osób zainteresowanych. Jak mężczyzna i kobieta żyli przed systemem. To ma wartość historyczną, przypuszczam. Głosy należą do małżeństwa, sama i Florencji Bradleyów. Ostatnie słowa, jeśli chcesz je utrwalić. Po sygnale dźwiękowym możesz mówić przez około 3 minuty. Po prostu mam już tego wszystkiego dość. Ostrzegamy. Po naciśnięciu 3. guzika reszta nastąpi nieodwołalnie i automatycznie. Niech to... Więc mam tabletkę i szklankę wody. Zaczynamy odmierzać czas. Połknij tabletkę, połóż się na leżance i czekaj. Człowiek nie może żyć w ten sposób. Nie może. Nie może! Oddajcie mi! To moje! Oddajcie mi moje taśmy! Oddajcie, nie mogę! Bez nich żyć! Samuel, Tomasz Bradley, 1783-965, Greska 6A, SWI, OJS 240, bez adresu zatrudniony w Centralnej Bibliotece. Chcę wyjść! Wyjść! Proszę mnie wypuścić! Chcę stąd wyjść! Proszę mnie wypuścić! Niech nam... Proszę! Bardzo nam przykro. Ostrzegaliśmy, że ostatni krok jest nieodwracalny. Ktoś inny oddycha już twoim powietrzem.